Pszczyńskich, rodzina jakich wiele. Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina Moshe Pszczyńskich, jak wiele innych rodzin. Poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc ich drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza. Tu tyle różnych spraw na warstwie się nie spiętrza. Witaj, Jucienko, swobodnie. Mają wy na którą przyłącie. Bardzo was proszę, kochani, niech ktoś uspokoi tego. Muzina, no bo strasznie wyje. Oj, najprawdopodobniej nie, ojcze. On nie wyje, tylko ujada z radości, że wróciliśmy do domu po spełnieniu. No, ale kiedy przecież on w zasadzie nie szczeka, Marylu, tylko poszczekuje. I to nie z radości, tylko z rozpaczy. A, coś ty. Posłuchaj uważnie. No, tato. Przecież słucham. Słucham. Ja też słucham, kochany tatusiu. No i co? Trudno powiedzieć. Znaczy, co ty mi w zasadzie tu pieprzysz, synu? Pieprzę ci, tatusiu, że nie wiem, czy Murzyn wyje. Słusznie, Maurycy, pieprz, błania. Lepiej niech się ojciec papo... To niech się to no, niech ojciec się w zasadzie nie wpieprza, bo tego nie lubię. Murzyn, zamknij ten swój... Jak to się mówi? Co jak to się mówi, kochany tatusiu? Jakbym wiedział, to bym w zasadzie nie pytał. Może pokaż to coś ręką. Co? Ojej, naprawdę. Pokaż ręką to, co Murzyn ma zamknąć. No, a po co? A to po to, że przed chwilą zapytałeś, jak to się mówi. Ja? Zapytałem? Zapytałeś, sam słyszałem. Wszyscy słyszeliśmy. A wszyscy. W niezapomnianym roku 1904 wzięliśmy do niewoli japońskiego feldmarszałka, który tak bardzo chciał się nauczyć rosyjskiego, że bez przerwy pytał nas o nazwy rozmaitych takich tych przedmiotów. Było to bardzo nudne, dopóki nie wpadłem na wspaniały pomysł uczenia go. Feldmarszałka? No tak, no. Od tej pory, kiedy o coś pytał, podawaliśmy... No niech ojciec mówi. No bo nie. Podawaliśmy mu nieprawidłową nazwę. W rezultacie japoński generał nauczył się zamiast rosyjskiego zupełnie innego języka. Umarł w przeświadczeniu, że dom to dół, prawda? Góra to kotlina, a gruszka to cel. Oj, ale to nieładnie tak oszukiwać. Ale wroga można oszukiwać, a nawet jest to najświętszy obowiązek każdego żołnierza. Chciałbym jednak wiedzieć, co tatuś miał na myśli, kiedy powiedział, że Murzyn ma coś zamknąć, kochany tatuś? Dzień dobry, panie dziadku Jacku. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, panno Ingo. Dzień dobry. Ale teraz niech pani przez chwilę nic nie mówi, dobrze? Coś się stało? Ale niech pani będzie cicho, dobrze, no. No ale dlaczego? No niech się pani zamknie! Bardzo pan dzisiaj nieprzyjemny, panie dziadku Jacku. Dlaczego mam się, jak pan to powiedział, zamknąć? No właśnie. Co to w zasadzie znaczy, żeby ojciec dzisiaj przy niedzieli zachowywał się po chamsku w stosunku do naszej kochanej w zasadzie sąsiadki, która jednak jest wciąż jeszcze kobietą. Ale Grzegorzu, nie zagaduj, tylko pokaż to ręką, no. Dziękuję panu, panie Grzegorzu. Ślicznie pan to powiedział, zwłaszcza o tym ze stosunku. Niech pani zamknie ryj! No właśnie. Ryj! Zamknij ryj! No zamknij ryj! Ja mam zamknąć? Witaj, maj, upojaku. Pani Ingo, to jest nieporozumienie. Miałem na myśli tego kundla.
Ale może wejdziemy do mieszkania, prosimy uprzejmie. Tak, i niech ktoś uciszy tego psa, no bo nie wytrzymam i mu w końcu przywieprzę, no. Panie dziadku Jacku, ja sobie takie słowa wypraszam. No zaraz, zapraszamy serdecznie, no, skoro zapraszamy. Już się spotkaliśmy, to trudno, no niech pani wejdzie, pani, panno Ingo, bo przez panią stoimy najprawdopodobniej od godziny w otwartych drzwiach. Yes. Pani Marylo, bardzo, bardzo dziękuję, ale tak dla porządku, no, trochę pani przesadziła. Od naszego przypadkowego spotkania minęło najwyżej 5 minut. Zamknij ryj! Nie, no, pani Ingo, no, przecież ja mówiłem, no, nie, nie pani, no, nie pani, przecież pani nie ma w zasadzie ryja. Nie, nie ma. Ryj ma pies w zasadzie, tutaj, nie, nie tutaj, tu ma dup. Ja, co innego, no. Pies. Człowiek ma w zasadzie tyfasz. Albo mordę. No, niech ojciec nie przerywa, jak mówię, bo w końcu ojcu przypieprzę. Panie Grzegorzu, ja bardzo proszę. No, ale może naprawdę wejdziemy jednak do środka. Pani, więc pan jak mówi... Zaraz, no. No. Więc jak mówiłem, człowiek ma twarz, natomiast pies czy kot... Czy w zasadzie inne zwierzę? Grzegorzu, zamknij pysk! No, no właśnie, posiada pysk zwany inaczej ryjem, mordą lub kufą. To sami się go chcieliście, tak? Co to jest kufa, tatusiu? Co? Dlaczego pan kopnął pieska, panie dziadku Jacku? To w końcu stworzenie Boże. Nasz młodszy brat, jak mawia ksiądz Czepiura. No, no niechże pani wejdzie, panno Ingo, bo stoimy przez panią w tym no. No. Jego witaj maj nam Polakom w tym kraju. Biedny murzynek. On chyba stracił przytomność. Nie chyba, tylko na pewno, może nawet zdechnie. A wtedy zrobię sobie z niego czapkę, kamizelkę, rękawiczki i bukłak na wino. Proszę pani, jak mój przy pieprze skopa, to choć mam 100, no ile to właściwie ja mam ja? No do tego, papo, nikt nie wie, no. Bardzo prosimy, pani Ingo, jak pani dzisiaj głosowała, jeśli wolno spytać. W referendum? No oczywiście, my też właśnie wracamy z referendum. Bardzo prosimy do środka na kawę, czym chata bogata, tym rada. Porozmawiajmy, wytłumaczę pani, co to jest preambuła. Bardzo mam czas, teraz muszę zrobić remanent w seks-shopie. Ksiądz Czepiura nasłał na nas kontrolę obywatelską z urzędu finansowego. No, nie. Ja jej chyba najprawdopodobniej jednak przypieprzę. No, no, no. Ciebieczko, to ja przypieprzę. Tacy państwo dzisiaj dla mnie mili, z wyjątkiem pana dziadka Jacka, że chyba jednak napiję się z państwem kawy, choć nie powinnam, bo mi od kawy... Dziękuję, ojcu. No nie, nie ma żadnych. Ja w zasadzie nie wiem, co powiedzieć. Brak mi słów. No i dobrze. No i wnieś synku murzyna najprawdopodobniej do domu. A panny Inge? No nie zostaw tę staruchę. Na pewno głosowała za... Ja uważam, że jednak w zasadzie powinno się ją wynieść. Słowo się rzekło, kukułka u płotu. W końcu zaprosiłem ją na kawę. Tatusiu, ale nie odpowiedziałeś mi na pytanie. Jakie? Co to jest kufa? To. Mówię, że to jest ryj. No, ryj, pysk, morda czy kufa, to w zasadzie to samo. Są to, mój synu, synonimy.
No, wniesie jednak, bo pod wpływem wzruszenia wywołanego odbyciem... Odbytem? Znowu cię boli dupa. Dziś nie. Nie odbytem, tylko odbyciem. Jestem wzruszony, poruszony, a nawet... A wstrząśnięty naszym niedawnym odbyciem obowiązku patriotycznego. No, ale wnieś ją wreszcie, synu, bo ta stara rura upadła na nieszczęścia. Akurat na samym progu, no. I drzwi nie można zamknąć. Ciężka jest jak na swój wiek, no nie mogę jej ruszyć. No jak chyba nie mogę? Chyba jej się kufa zaklinowała. No to ja najprawdopodobniej oszaleję. A ja nie. Witaj, maju, ojucinku. No, śpiewa to ojciec może i ładnie, ale bez sensu. Tak. Wszystko się ojcu popieprzyło. Jasno, mnie? No, a tak to, no. Oddając nasze głosy w referendum, odrzuciliśmy przecież tę ich konstytucję z powodu preambuły. No to jest preambuła? Preambuła, ty... Tere, mój synu, znaczy przed. Tak. Przed ambuła. Ambuła, synu. Ambuła znaczy zaś to, co jest po. Po tym, co jest przed, czyli pre. Oje, a skąd ty to wszystko wiesz, Grzegorzu? No, wytłumaczył mi to nasz kochany ksiądz Czepióra, który... ksiądz proboszcz Czepióra. No muszę przyznać, że jest mądry i przystojny. To jest wielki umysł. Gdyby ksiądz Czepióra to usłyszał, to by ojca wyśmiał, względnie ekskomunikował. Chyba, że był akurat, prawda, no w zasadzie można powiedzieć w łagodnym nastroju. Wtedy dałby ojcu w zasadzie rozgrzeszenie. No, a następnie cierpliwie wytłumaczył, że skoro jako cały naród odrzuciliśmy te ich konstytucje z powodu preambuły, to nie możemy dzisiaj śpiewać wesoło starego poloneza dotyczącego uchwalenia konstytucji 3 maja, bo nie mamy się z czego cieszyć. Nie mamy? Tak, gdybyśmy tak jak komuniści i panna Inka głosowali za... Wtedy byśmy mogli się cieszyć, ale że tak jak cały naród odrzuciliśmy tę ich konstytucję, mamy powód do zmartwienia. Oj, Grzegorzu, ty jesteś wielki. Wiem. No to to jak ja mam śpiewać? Na odwrót, no, przecież to łatwe. Żegnaj maj i tak dalej. Jak to, żegnaj maj, owajusienku? Oczywiście. No to proszę bardzo. Żegnaj maj, owajusienku. Cienko, bardzo cienko śpiewam raz. Nie jest to bynajmniej święto, lecz żałoby czas dla mas. Żegnaj maj, żegnaj maj, nam Polakom w to nie graj. W taki czas się raduje tylko kwas. No, ksiądz Czepióra na kazaniu o powstaniu mówił dziś preambułę Mazowera. Kazał nam odrzucić w pitu. Żegnaj maj, żegnaj maj, nam Polakom w to nie graj. Zaś ten kwas może nas pocałować w dół. Trzask, prask. No i po wszystkim. Obiecał mi pan, panie Grzegorzu, wytłumaczyć, co to jest preambuła. No oczywiście, tylko niech pani wyszarpnie... kufę z drzwi, kochana panno Ingo, bo... A, i... Rodzina Boże Wszystkich, rodzina jakich wiele, poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina Poszewszyński, jak wiele innych rodzin,
Poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Zamknijmy więc ich drzwi i wyjdźmy już z ich wnętrza. Bez nas wiele spraw nawarstwia się i spietrza.